zafalował tymi sierpami. Niesamowity pojedynek. Brawa, brawa, brawa. Ludzie wstają. Nowe pasmo sportu walki na antenie Orange Sport. W ramach programu Arena MMA będziemy pokazywali najciekawsze polskie gale mieszanych sztuk walki. Na początek jesteśmy w Bielsku Białej w klubie Klimat, gdzie odbędzie się gala Black Dragon PL MMA 12, podczas której w walce wieczoru Gerard Linder zmierzy się z debiutantem Pawłem Cieczkowskim, ale wszystkie inne walki także zapowiadają się bardzo ciekawie, dlatego już teraz oddajemy głos naszym komentatorom Andrzej Janisz i Łukasz Juras Jurkowski. To już Państwo wszystko wiedzą. Profesjonalna Liga MMA to nowy projekt na polskiej scenie MMA, a gdzie mają szansę walczyć zawodnicy dopiero rozpoczynający swoje kariery zawodowe w tym sporcie. Sędziego ringowego, oktagonowego właściwie, a sędzią ringowym, oktagonowym będzie Marian Ziółkowski. Bardzo serdecznie zapraszam. Marian Ziółkowski będzie sędzią na tę walkę tutaj. Tego pana to znają Państwo znakomicie. Krzysztof Lenartowicz, znany przede wszystkim z tego, że jest anonsorem na galach bokserskich. Sędzia na punkty, sędzia punktowy Łukasz Grochowski. Witamy serdecznie Łukasza, panie sędzio. Jeszcze proszę Państwa Krzysztof Bieniek, trzeci sędzia, także witamy również serdecznie. I teraz możemy, jesteśmy w pełnym składzie, w pełnej obsadzie, dziękujemy bardzo. A więc proszę Państwa, możemy rozpoczynać nasze spotkanie z MMA. Panie i Panowie, wywołuję zawodników do pierwszego pojedynku w kategorii wagowej 61 kg. Do narożnika niebieskiego zapraszam zawodnika z klubu Łamator Radzimusz, przed Państwem Kamil Karkus. Panie i Panowie, ma 19 lat, 174 cm wzrostu, jest to jego debiut zawodowy z klubu Łamator Radzimusz, Kamil Karkus. Do narożnika czerwonego zapraszam zawodnika z klubu Dybor Team Zabrze, przed Państwem Marcin Szypulski. Panie i Panowie, Marcin Szypulski ma 24 lata, 170 wzrostu. Jest to również jego debiut w zawodowym MMA, przed Państwem Marcin Szypulski. Wszystkie walki MMA dzisiaj na dzisiejszej gali są zakontraktowane na 3 rundy po 4 minuty. Panie sędzio, bardzo proszę. Tam jest kamera, bardzo prosimy kierować. Pojedynek w kategorii do 61 kg. Debiutanci spotkają się w tej okrągłej klatce profesjonalnej ligi MMA. Dobrze, że mamy okazję oglądać nie tylko tych zawodowców, tych najlepszych na świecie, tych najlepszych w Polsce, ale również tych zawodników, którzy stawiają pierwsze kroki. Klatka, mała ta klatka, mała, więc i okrągła, tak, czyli wzór Bellatora. A zgadza się, a więc ten rozmiar klatki, ja myślę, że będzie nam troszeczkę podkręcał atmosferę. Będzie mniej pracy na nogach, mniej chodzenia, więcej zdecydowanej akcji. Zresztą walki zawodników, którzy dopiero zaczynają swoją zawodową karierę w tym sporcie, charakteryzują się właśnie taką sporą dawką agresji, emocji, jeszcze mniej tego wyrachowania, więcej troszeczkę takiego żywiołu w klatce, ale trzeba przyznać, że tego typu walki ogląda się naprawdę bardzo dobrze. No widać, że tutaj szybciutko Kamil Karkus z Raciborza będzie chciał wykorzystać klatkę, aby sprowadzić rywala do parteru, a prawdopodobnie lepiej czuje się właśnie w tamtej płaszczyźnie walki. Jest próba haczenia. Raz, że klatka jest mniejsza, dwa, że rundy są 4-minutowe. To także pozwala zawodnikom, zwłaszcza w tych pierwszych starciach, na to, aby byli zdecydowanie bardziej dynamiczni.
Tak, ja myślę, że ten czas, 3 razy 4 minuty, to i tak jest wystarczający dystans na zawodników, którzy dopiero rozpoczynają starty. Bardzo często jeszcze brakuje takiej wiedzy na temat przygotowania atletycznego, doświadczenia, aby rozkładać odpowiednio siły. A więc te 5-minutowe rundy bardzo często gdzieś tam w okolicy drugiej już to wygląda mocno średnio, bo zawodnicy absolutnie nie mają siły trzymać rąk, a co dopiero efektywnie walczyć. Także dobra decyzja o skróceniu tego czasu trwania na każdej z rund. Zmiana opozycji. Kamil Karkus. Ciągle problem z utrzymaniem dystansu, z wyczuciem, ze zbliżeniem się do swojego rywala. To jest także gala organizowana przez Geralda Lindera, w związku z czym kickboksera przede wszystkim jednak, więc siłą rzeczy będziemy oglądali tu bardzo wielu zawodników, którzy przede wszystkim jako styl bazowy mieli kickboxing i to widać zresztą już po tej pierwszej walce. Jak uderzasz, to pewnie. Generalnie cały projekt tej profesjonalnej ligi MMA opiera się na tym, że te gale organizowane są często w różnych punktach w całej Polsce. Przy współpracy z lokalnymi klubami MMA i teraz dobry ten prawy tak zachęca teraz Marcin Sypulski do bijatyki. A więc w większości zawodnicy reprezentujący miejscowe kluby niepotrzebnie i chyba nie trzeba ściągać zawodników drugiego końca Polski, płacić jeszcze za przyjazdy, płacić garze, bo to jeszcze nie te budżety jak te największe polskie gale, aby ściągać wielkie nazwiska. Sam projekt, tak jak mówiłem na początku, to jest bardzo ciekawa inicjatywa, wymyślona przez Mirka Okińskiego, jednego z pionierów MMA w Polsce. Nawiasem mówiąc, dodajmy w piątek nagroda dla Mirka Okińskiego. Nagroda polegająca na tym, że jako druga osobistość w Polsce został włączony do Galerii Sławy Polskiego MMA. No i oczywiście w pełni zasłużona, bo Mirek Okiński od początku działa przy tym sporcie, promując go, a ten projekt profesjonalnej ligi MMA jak najbardziej to potwierdza. Już końcóweczka, ostatnie sekundy tej pierwszej rundy, takiej iście kickbokserskiej z wyjątkiem jednej próby Kamila Karkusa, a tam w klinczu przy siatce. Rundy, powiedzmy, od razu bardzo wyrównane. I starcie numer 2. I naprawdę z zainteresowaniem będziemy oglądali przede wszystkim to, jak zawodnicy będą prezentowali się tak pod koniec drugiej rundy i w trzecim starciu, jeżeli te walki będą toczyły się w pełnym dystansie. Przecież pamiętajmy, że no nie tak dawno jeszcze w największej polskiej organizacji, w KSW, walki były dwurundowe, zaledwie dwie rundy po 5 minut. To tutaj ten dystans dla debiutantów jest większy. Zgadza się. Jest próba zejścia do nogi w wykonaniu Kamila Karkusa, ale pomyli się z dystansem i dosyć łatwo dla swojego bezpieczeństwa ucieka na plecy. Zobaczymy, czy będzie chciał wchodzić partner Marcin Sypulski, czy właśnie skoncentruje się teraz na okopaniu nóg rywala, a potem nieelegancko podniesie do góry i strzeli jakimś tam mocnym low kickiem. Tak, z narożnika jest podpowiedź o tym, żeby pozwolić rywalowi wstać, ale Marcin Sypulski uznał, że on dalej będzie walczył w ten sposób. I bardzo słusznie, bo ma pozycję dominującą, jest w stanie okopać nogi rywala, więc po co podnosić go, jak z tej pozycji niewiele zagrożenia jest ze strony Karkusa. No tak, ale jest on sędzią od tego właśnie, aby przerwać w odpowiedniej chwili ten pojedynek i podnieść go do stójki. No musi teraz troszeczkę Marcin Kamil Karkus odrobić te straty. No świetnie, bardzo agresywnie i mocno. No zrobiła to tutaj. Jest ta,
to, bójka teraz. Mówiłeś wcześniej, że jest ta ogromna zapalczywość, że może umiejętności jeszcze nie są największe, niemniej jednak dynamika tego pojedynku jest już zdecydowanie większa niż w pierwszej rundzie. To była próba wejścia w nogi w wykonaniu Kamila Karkusa i świetnie, idealnie w tempo z problem Marcin Sypulski wybronił tą próbę sprowadzenia, a wciąga teraz swojego rywala do gardy, szukając bezpieczeństwa reprezentant Łomatora Radziwusz. A zobaczymy, czy będzie w stanie coś tutaj z pleców nam wyrzeźbić ciekawego. Najważniejsze w tej chwili dla Sypulskiego jest to, żeby to obalenie było zaznaczone jakimiś ciosami jeszcze. Na razie tego nie widzimy. Bo to jest ten ciągły dylemat, czy same obalenia powinny być punktowane, czy jednak trzeba tam mieć podczas tych obaleń coś zrobić. I chociażby ta walka Hendriksa z Konditem na ostatniej gali UFC pokazuje nam, że przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych zapasy są chyba zdecydowanie bardziej premiowane. Tak, w polskim MMA od tak naprawdę amatorskiego poziomu jest gdzieś cały czas dosyć głośna dyskusja na temat tych przepisów. Jak to oceniacie? Bardzo często na poziomie amatorskim, a w walce, gdzie jeden z zawodników preferuje raczej uderzenia i kopnięcia i robi to bardzo dobrze. Jedno sprowadzenie często decyduje o tym, że wygrywa ten, który sprowadził walkę. Nie do końca ja się z tym zgadzam i wydaje mi się, że też warto byłoby porozmawiać sobie w szerszym gronie ludzi zajmujących się tym sportem w Polsce, a tym bardziej na poziomie zawodowym, aby premiować zawodników, którzy przede wszystkim dążą do tego, aby skończyć walkę przed czasem. Tu akurat oczywiście nic nie możemy zarzucić Marcinowi Sypulskiemu, bo nas prowadził walkę do parteru i próbuje czasami rozwiązać ten konflikt. Ale przy jakiejś większej pasywności mielibyśmy oczywiście pretensje do później jakichś tam werdyktów. Tak, no nie chce Sypulski już być w gardzie swojego rywala, więc w stójce doczekał do końca tej drugiej rundy. Rundy, którą wygrał. A jest. My mówimy, że klatka mała, ale pamiętajmy, to nie są zawody organizowane w wielkiej hali sportowej, tylko w klubie. I samo ustawienie tej klatki, przetransportowanie i złożenie już było problemem dla organizatorów. A zresztą więc większe prawa, że się udało. A Gerard Linder, który będzie walczył w dzisiejszej walce wieczoru, a jest współorganizatorem tej gali, a w wywiadzie mówił o tym, że były problemy, aby tą klatkę zmieścić w klubie Klimat w Bielsku. Niemniej jednak cieszymy, że wszystko się udało i możemy dzisiaj oglądać tą 12. już edycję profesjonalnej ligi MMA. A musi zabrać się zdecydowanie Kamil Karkus z Raciborza do odrabiania strat po tej drugiej rundzie. Ten obrazek oglądaliśmy już zarówno w pierwszym starciu, jak i w drugiej rundzie. Tak próbuje Karkus zejścia w nogi, tylko że po co mu ten parter, skoro on nie jest w stanie tu nic zrobić. Wydaje to troszeczkę wygląda tak, jakby szukał gdzieś nogi rywala. Ogla miał szansę w drugiej rundzie, mając swojego rywala w gardzie i też nie do końca Karkus poradził sobie z jakąś próbą ataku. Te próby wejścia w nogi, a to o czym wspominałeś, tak jakby bez zdecydowania i wiary w to, że uda się wywrócić Sypulskiego. I po próbie wejścia w nogi automatycznie, jeszcze nie kończąc sprowadzenia, kładzie się na plecy, szukając gardy rywala. Czuje się mocny Karkus w parterze, no ale tego parteru jak na lekarstwo. Dobrze kontroluje walkę w stójce Marcin Sypulski. Poszedł teraz cepami Kamil Karkus, ale strasznie szeroko. Za szeroko i troszeczkę za daleko zostawione nogi, aby w tych ciosach, nawet jakby dochodziły do głowy rywala, była jakakolwiek siła. Czasu coraz mniej. 2 minuty do zakończenia trzeciej, ostatniej rundy tego pojedynku. Zawodnik z Raciborza musi tutaj naprawdę przewartościować swój game plan na walkę z Sypulskim.
Im bliżej będzie końca tej walki, tym będzie ciężej. No widać wyraźnie, że to może nie jest kwestia zmęczenia, ale to jest kwestia braku pomysłu na to, w jaki sposób odzyskać to, co stracił przede wszystkim w drugiej rundzie. Teraz dobry atak trafił tym prawym sierpowym. Karkus odpowiada czasami troszeczkę bardziej celnie Marcin Sypulski. No i teraz troszeczkę w stylu tak Diaza z wczorajszej walki z Tampierem zachęca do bijatyki, ale nie chce przyjmować tej bijatyki. Wyraźnie Karkus idzie tam po nogę rywala. Mi się wydawało, że to ma na celu złapanie tej nogi, być może jakaś skrętówka, jakaś dźwignia na nogę. No, natomiast on natychmiast kładzie się na plecach i czeka na swojego przeciwnika. Ale podkreślamy, my oczywiście w stosunku do tych zawodników nie mamy takich wymagań jak do tych, którzy walczą na dużych galach, i bardzo dobrze, że oni mają właśnie możliwość walczenia podczas gali, bo trening to jest zupełnie co innego. Dla niektórych z nich sama walka w klatce to będzie coś nowego, coś, co pozwoli w jakiś sposób zweryfikować te swoje możliwości. O tym bardziej, że obaj zawodnicy młodzi, także mają tak naprawdę całą karierę przed sobą. Tylko od nich zależy, w którą stronę pójdą sportowo. Pamiętasz, kiedyś była taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych, no w poważnej w końcu organizacji, jaką był Bellator, że Jared Hest, który został zaproszony do turnieju Bellatora, mówił, że on pierwszy raz miał walczyć w klatce, w związku z czym on nawet spał w tej klatce. Chciał się do niej po prostu przyzwyczaić. A być może, tak. Triumfator pierwszego sezonu Bellatora, tak, tak. No nie wiem, czy tutaj Marcin Sypulski i Kamil Karkus śpią na co dzień w klatce, aby gdzieś czuć tą atmosferę walki. Podobna sytuacja też bardzo często zdarzała się jeszcze niedawno z zawodnikami, którzy z Japonii przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych. Werdykt w tym pierwszym pojedynku. Zmierzyli się Kamil Karkus z Łamatora Racibórz i Marcin Sypulski, Dybol Team Zabrze. Jednogłośnie na punkty po trzech rundach zwycięża Marcin Sypulski, Dybol. Brawa, zasłużone zwycięstwo. Dobra kontrola walki w stójce, nie dał się sprowadzić do parteru, a nawet będąc w gardzie rywala, a bardzo dobrze pracował ciosami. Panie i panowie, następny pojedynek, kategoria wagowa 66 kg. Do narożnika niebieskiego zapraszam zawodnika z klubu Grappling Kraków, przed państwem Filip Wolański. Słyszeli państwo Jacka Lenartowicza, doświadczenie zawodników jest przynajmniej stuprocentowo większe niż w tej pierwszej walce, bo to już nie są debiutanci. Kategoria piórkowa, 66 kg.
Wolański, białe spodenki, Bartoszewicz, czarny. Zobaczymy na zawodnik w niebieskich rękawicach i białych spodenkach, Filip Wolański z grapplingu, Kraków, nazwa klubu, o, zdecydowanie mówi, którą z płaszczyzn walki będzie preferował zawodnik. A tej kategorii piórkowej, chociaż na razie rozpoczęło od wymiany ciosów prostych. Nie mów hop, ilu widzieliśmy zapaśników albo grapplerów, którzy walki chcieli rozwiązywać właśnie ciosami. O, polskie MMA naprawdę mocno już ruszyło do przodu, a więc doczekaliśmy się swojej pierwszej nowej generacji zawodników MMA. A chłopaków, którzy przychodzą na matę do różnych klubów, kiedyś klubów gdzieś tam kierunkowych, i rozpoczynają swoją przygodę od razu, ucząc się każdej z płaszczyzn. A tutaj widzimy, że Michał Bartosiewicz z Białej Podlaskiej zaatakował wejściem do nóg. Udało się to obronić z góry w półgardzie rywala, teraz Filip Wolański. No i zobaczymy teraz, czy zawodnik z Krakowa jest w stanie wykorzystywać siatkę na swoją korzyść, bo Bartoszewicz mocno wciśnięty głową w siatkę. Zdecydowanie mniej możliwości obrony, skręcania się, przetoczeń. Ale słyszą Państwo bez przerwy podpowiedzi sekundantów. I to jest także jedna z tych rzeczy, o których trzeba rozmawiać. W boksie na przykład sekundanci, którzy krzyczą za dużo, są wyrzucani ze swoich stanowisk. Po prostu przepisy stanowią, że zawodnik w ringu powinien dawać sobie radę sam. Natomiast w MMA bardzo często mamy do czynienia z kierowaniem zawodnika przez sekundantów. To nie jednego, ale czasami dwóch albo trzech. No to jej rola publiczności, aby zagłuszyć może sekundanta, aby to nie miało tak aż oczywistego wymiaru. Coś tam reklamuje Michał Bartoszewicz, ale nie zamierza przerywać walki. A Filip Wolański teraz rzucając kilka mocnych ciosów na cały czas mocno wciśniętego w klatkę Bartoszewicza. I teraz dopiero interwencja sędziego sprawdził, uznał, że wszystko jest w porządku, a zatem znów akcja w tej samej pozycji. Mam wrażenie, że Wolański mógłby się tutaj pokusić troszeczkę o podniesienie pozycji i kilka dobrych, mocnych ciosów. No i widzą Państwo, to jest właśnie Mirosław Okliński. O, zdecydowanie najgłośniejszy sekundant polskiego MMA. O, ja pamiętam taką sytuację, bo przecież musimy o tym powiedzieć, że był także Twoim trenerem i to chyba było podczas drugiej konfrontacji, prawda? Kiedy miałeś wyciągniętą balachę, jakimś cudem z tej balachy wyszedłeś i tam było dużo podpowiedzi Mirka. O, Mirek znany z tego, że bardzo żyje w narożniku swoich zawodników. A propos Polachy, mieliśmy naprawdę bardzo dobrą próbę, troszeczkę tak to przegadaliśmy teraz. Wykonanie Bartoszewicza, bliski był zakończenia pojedynku, jednak Filip Wolański pokazuje, że parter nie jest mu obcy i technika ucieczki z tej Polachy naprawdę na najwyższym poziomie, także wielkie brawa za atak i za obronę. I dobry low kick poprawiony, razy prawy prosty. Mam wrażenie, że tak chwieje się troszeczkę zawodnik z Białej Podlaski. Trzeba przyznać, że jednak twardo ma głowę, dlatego że przynajmniej trzy ciosy doszły. No, powinien teraz chyba jednak troszeczkę docisnąć w końcu tej pierwszej rundy Filip Wolański, bo świetnie. Była realna szansa na jakiś mocny cios. Jest wprowadzenie walki do parteru. No i słyszą Państwo, jaką technikę tam wywołuje sekundant. No trudno byłoby tutaj aczkolwiek wcisnąć omoplatę wobec tego, że Bartoszewicz tak łezami na siatce, nie byłoby się z czego dokręcić. Ale dobra pierwsza runda pod względem technicznym, zarówno ze strony Wolańskiego i Bartoszewicza. No i widzimy, że jest to zupełnie inna stylistyka tej walki niż tego pierwszego pojedynku. No, mówiliśmy o tym, zarówno Jacek Lenartowicz anonsując zawodników, że to już jest jakieś doświadczenie, jest doświadczenie na zawodowe. A mam nadzieję, że wraz z kolejnymi transmisjami profesjonalnej ligi MMA będziemy tych zawodników poznawać troszeczkę bardziej. A dowiemy się coś o ich amatorskich rekordach, bo to też warto podkreślić. Sama profesjonalna liga MMA jako inicjatywa dająca początek walk zawodowych, tak, to jest bardzo dobry pomysł.
ale ilość zawodów amatorskich, na których mogą się teraz ubijać zawodnicy, to jest wręcz imponująca. Myślę, że co weekend w różnych częściach Polski można jakieś zawody amatorskie zobaczyć, pojechać, wystartować i też zbierać się doświadczenie. Większość zawodników startujących tutaj podczas profesjonalnej ligi MMA, myślę, że spokojnie ma po kilkadziesiąt już tych pojedynków zrobionych. No poszedł teraz mocno do dźwigni, szukając Taktarowa, Michał Bartoszewicz. Kręci. No idzie do skrętówki, ale noga Wolańskiego wyprostowana. Ciężko byłoby tutaj zakręcić stawem kolanowym zawodnika z Krakowa. Dobra obrona, dobry atak, dobra obrona, powtarzamy to. Czyli wyraźnie widać, że obaj zawodnicy znają walkę w parterze i wiedzą, o co w niej chodzi. Taki ofensywny parter prezentuje nam tutaj zawodnik od Mirka Ochińskiego z tej filii jego w Białej Podlaskiej. Ale stójka to jest naprawdę dobry i spory atut Filipa Wolańskiego. No i teraz proszę, podebrana jest głowa, ale oczywiście gilotyny nie będzie już w tej chwili. Wolański z tego wychodzi. Widzimy z jednej strony Mirek Okliński dopinguje Michała Bartoszewicza, tam śmignął nam za siatką Łukasz Chlewicki, jeden z bardziej doświadczonych zawodników polskiego MMA. Także jeden z tych zawodników tych pierwszej generacji. Zresztą, jak Państwo zwrócą uwagę, przecież to się zaczynało tak mniej więcej, oczywiście powiemy, 10 lat temu. Jaka to jest ogromna różnica. Zawodnicy, którzy toczą pierwsze swoje walki, toczą te walki w klatce, toczą te walki przy udziale kamer telewizyjnych. Oni są już rozpoznawalnymi postaciami. To jest naprawdę niezwykle dynamiczny rozwój tego sportu. A ilość gal, no właśnie to, o czym mówiłeś. Zawody amatorskie, ilość gal tych mniejszych w różnych częściach Polski organizowanych pokazuje, że ten sport na przestrzeni tych umownych 10 lat zrobił niesamowity progres. Jest gdzie się rozwijać, jest gdzie realizować marzenia o tym, aby zostać zawodnikiem MMA. Na razie może skupię się ogólnopolskiego formatu, a może w przyszłości gdzieś czegoś życzymy dalej. To już i tak jest dużo, biorąc pod uwagę to, jaka jest popularność MMA i jak wielu ludzi w tej chwili dochodzi naprawdę do tej dobrej, wysokiej polskiej klasy. No kiedyś nie było żadnych zawodów amatorskich, także większość tych zawodników pierwszego pokolenia zbierało szlify od razu wychodząc do walk zawodowych. Tych walk zawodowych było niewiele. Łukasz, nie było trenerów przede wszystkim i to była rzecz największa. Raptem w Polsce było ile? 5 osób, które wiedziało, o co w tym wszystkim chodzi. Nie było dostępności transmisji telewizyjnej, oglądania największych zawodów na świecie. W tej chwili to wszystko jest jak na tacy podane. Z czego oczywiście bardzo się cieszymy, że możemy sobie dzisiaj w ten niedzielny wieczór siedzieć i oglądać kolejny cykl imprez transmitowanych w Orange Sport. Imprezę, które nazywają się Profesjonalna Liga MMA i miejmy nadzieję, że będzie jeszcze tego więcej, pokazując jak popularne MMA stało się w naszym kraju. Druga runda również dla Filipa Wolańskiego wobec dobrej stójki i kontroli walki z góry, a więc jeżeli tutaj Michał Bartoszewicz chce zwyciężyć, musi swojego rywala skończyć przed czasem. Jest bliski sprowadzenia. I próbuje, bardzo dobre było to wejście w nogi i w tej chwili ma Wolańskiego na plecach i może popróbować. No nie wiadomo, czy to będzie rozbijanie, czy to będzie jakaś próba poddania. Na razie to musi uwolnić się z tego i podnieść pozycję. Próbuje sobie ustabilizować teraz w parterze swojego rywala Bartoszewicz. Jest już skontrolowana głowa, jest półgarda. Będzie chciał pokusić się Michał Bartoszewicz, aby złapać jeszcze lepszą, bardziej dogodną pozycję do tego, aby może uderzyć albo zaatakować poddaniami. Widzieliśmy go już skręcającego się z pleców do balachy. A chciał iść również do skrętówki. Także ten parter chyba zdecydowanie bardziej leży Bartoszewiczowi niż wymiana ciosów w stójce. Próbuje teraz po siatce wykręcić się spod swojego rywala Filip Wolański. Udało się odzyskać
pozycji, ale to wciąż to jest słaba i niebezpieczna pozycja dla zawodnika z Krakowa. Dystans teraz kopnięciami, pedolada do kopnięcia z ziemi. W wykonaniu Filipa Wolańskiego obniża pozycję Bartoszewicz. Więcej ciosów. Oj, zostawił teraz niebezpiecznie nogę do skrętówki. I kontratakuje dźwignią na kolano Filip Wolański. Troszeczkę bardziej teraz na rywala najść Bartoszewicz i spróbować, o właśnie, rozbijać rywala. I nawet niekoniecznie żebra, ale mam wrażenie, że pod zasięgiem prawej ręki jest głowa rywala. 2-3 ciosy mogłyby absolutnie zerwać tą skrętówkę i uwolnić się z opresji. No ale to jest technika niezwykle niebezpieczna. Tu nie chodzi tylko o skończenie walki, ale tu chodzi również o to, że po prostu, jeżeli ta skrętówka będzie przeciągnięta, jeżeli zawodnik nie podda się zbyt szybko, no to przecież to więzadła strzelają i wtedy jest, no bardzo często, także koniec kariery, ale również długa przerwa. Pracuje cały czas nad tym, aby skręcić kolano rywala, a Filip Wolański, ale wydaje się, że już jest po zagrożeniu, tak, rozbita twarz Bartoszewicza. Końcówka tej trzeciej, ostatniej rundy. Jest szansa, by wpiąć się za plecy. W tej chwili taka absolutnie patowa pozycja. Są zdobyte plecy rywala, tylko że niewiele tam można zrobić. Tak, dobrze broni się z pleców Wolański, nie pozwalając, aby ręce powędrowały na szyję. Zostało 30 sekund nadziei dla Michała Bartoszewicza na zakończenie tej walki w trzeciej rundzie. Tak jak mówiliśmy, dwie pierwsze, a my raczej zapisalibyśmy na korzyść zawodnika z Grappling Kraków. Nogi Bartoszewicza zapięte, ale ręce unieruchomione, w związku z czym tam nie będzie możliwości przełożenia tej ręki pod brodą rywala. Dobrze spiął ręce swojego rywala, tak, absolutnie nie pozostawiając możliwości na wyciągnięcie. Świadomy jest, że to jest już koniec walki, nie ma co ryzykować. Tak jest, koniec tego pojedynku. Także widzieli Państwo, że to jest nie tylko tutaj taktyka, przekrojowość, ale również pewnego rodzaju takie elementy taktyczne, mówiące o tym, że jeżeli masz zwycięstwo w ręku, to nie ryzykuj. Sędziowie zarządzili 3-minutową dogrywkę. No to jest dla nas absolutnie sytuacja nie do pojęcia, jak może być dogrywka. Proszę Państwa, było małe zamieszanie, ale już generalnie wiem, co mam powiedzieć. Po trzech rundach, proszę Państwa, grupa Ogiński Team Biała Podlaska zgłosiła protest i w związku z tym wygrywa Filip Wolański, Grappling Kraków. To znakomicie, że ta decyzja została sprostowana, ale jeszcze jedna rzecz. Filip, jest codzienna sytuacja, żeby trener twojego przeciwnika wskazał, że to ty wygrałeś. Znaczy, ja tak czułem. Rundy dla mnie, ostatnia przegrana, ale dlatego byłem zaskoczony. Super, tak się zachowali z jej strony, bo no, naprawdę byłem już zmęczony. I takie zachowanie, naprawdę fair play w 100%. Obydwaj byliście zmęczeni, ale kilka razy udało ci się z takiej sytuacji już niemal beznadziejnej jednak uciec przed tą dźwignią. No. Jakąś tam mam stawy bardziej może porozciągane, barki, nogi. Na treningach tak samo to wychodzi. Udało się, nie mówię, bo coś z nogą jest nie tak, bo strzeliła tam, ale to jest walka, jest adrenalina. Nie czuję tego w ogóle, dopiero teraz tak schodzę to powoli. Dziękuję bardzo. Tak. Jeszcze raz podkreślamy, to jest właśnie prawdziwy sport. Wszyscy widzieliśmy, że to Wolański był zwycięzcą tej walki. No i brawa dla Mirka Oklińskiego i dla całego teamu, że oni nie dość, że widzieli, to jeszcze powiedzieli. Nasz zawodnik przegrał walkę. To jest charakterystyczne w tych sportach, które dopiero się rozpoczynają, gdzie ta szlachetna rywalizacja jest ważniejsza niż zwycięstwo za wszelką cenę i pieniądze.
ale musimy tam żółtą karteczkę wskazać sędziom punktowym. Mówiliśmy o tym, że jest problem z sędziowaniem w polskim MMA, szczególnie na poziomie lokalnym. Nie tylko w polskim MMA, dodaj, bo na arenach międzynarodowych, nawet tych największych organizacji, także zdarzają się pomyłki. O, w Polsce nie ma profesjonalnych sędziów MMA, więc bardzo często gdzieś tam koledzy z klubów siadają na punktach i nie do końca zachowany jest obiektywizm tutaj. Obiektywizm to jest oczywiście jedna sprawa, ale druga sprawa to jest dosyć szeroki zakres interpretacji każdej techniki, momentu przerwania walki, momentu podniesienia walki czy odtworzenia pozycji. A widzą Państwo, był Okiński Team z Bielska-Białej, teraz Berserkers Team. To są filie po prostu tych słynnych grup, tych słynnych trenerów. Niebieskie rękawice, reprezentant Forsy Dęblin, Daniel Oleksy w czerwonych, Grzegorz Cyber. Berserkers Team Bielsko-Biała. O, trafił teraz cepem Oleksy, poszedł swojego rywala, po co klincz? Tu trzeba było postawić kropeczkę nad jakimś dobrym ciosem, a tym bardziej nie, że Cyborg był plecami do siatki. No i skontrował teraz eleganckim rzutem, sprowadzając Daniela Oleksego do parteru Grzegorz Cyborg. Absolutnie niewykorzystana pozycja, dlatego że potężnie się zachwiał i wydaje się, że jeszcze jeden, dwa ciosy i mogłoby być już po walce. Ale cały czas oczywiście mamy wiele dystansu do tego, co my mówimy, a tym bardziej, że jesteśmy troszeczkę rozbestwieni po wczorajszych galach zarówno KSW, jak i UFC 158. To są zawodnicy, którzy dopiero zaczynają. Oni nabiorą doświadczenia. Oni będą wiedzieć, kiedy odpuścić, kiedy troszeczkę dokręcić, kiedy uderzyć, a kiedy ratować się klinczem. No ale oczywiście, skoro oni już decydują się na walki profesjonalne, to zapewne ich marzenia są takie, aby występować na tych galach poważniejszych. W związku z tym także zwracamy uwagę i oni przecież w każdej walce będą się uczyli. Traktujemy ich jako poważnych zawodników, choć zwracamy uwagę, że to są dopiero zawodowe początki. No każdy musi gdzie zacząć. A niektórzy teraz mają jednak to szczęście, że zaczynają w świetle reflektorów. Czepiasz się naszych celebrytów na dużych galach? Nie, nie czepiam się, po prostu stwierdzam pewien fakt. No tak, my też zdecydowanie wolimy, aby zawodnicy pokroju Cybora i Oleksego, którzy chcą i aspirują poprzez sport do walki na największych galach w blasku reflektorów i fajerwerków. I my jesteśmy jak najbardziej za tym prosportowym schematem promowania MMA w Polsce. Dobra, agresywna walka i z jednej i z drugiej strony. To jest Grzegorz Cyborg u siebie, a więc doping oczywiście. Oj, łapał się siatki. W tej chwili Oleksy, sędzia zwrócił na to uwagę. Ciągle jest próba przewrócenia rywala. Zastawienie nogi, no właśnie, ale siatka za plecami, więc pewnie się nie uda. Trzeba pokombinować i może w drugą stronę. A, świetnie, doskonale. Złapał naprawdę bardzo ciasną klamrę na biodrach rywala Grzegorz Cyborg i wysokim rzutem a sprowadza do parteru Oleksego z Forsy Dęblin. Oczywiście mówimy sprowadzenie, ale jedno drugiemu nie jest równe. Jeżeli jest to sprowadzenie właśnie takim wysokim rzutem, takim slamem, takim rozbiciem, to jest tym bardziej efektowne. No już jest dosiad i wyprostował się Cyborg, a gratuje ciosów, spada na głowę Daniela Oleksego i to może być za chwilkę koniec pojedynku. Na razie jeszcze Oleksy się broni, nie odpowiada, więc sędzia pyta się zawodnika, czy jest w stanie jeszcze kontynuować pojedynek. Dobrze. Słuszna decyzja o przerwaniu tego starcia. Nie odpowiadał na agresję rywala Daniela Oleksy, a więc Grzegorz Cyborg wygrywa przez TKO w pierwszej rundzie. Przetrwał ten pierwszy cep Oleksego, sklinczował
a w parterze nie pozostawił złudzeń, kto jest zawodnikiem lepszy. O, smutna mina podopiecznego Adama Majsterka z Forsy Dęblin, ale nie wykorzystał szansy z początku tej pierwszej rundy. To była kategoria wagowa 70 kg. Zmierzyli się w tym walce Daniel Oleksy, Forsy Dęblin i Grzegorz Sajbor, Berserker z Team Bielsko-Biała przez TKO w rundzie pierwszej. Zwycięzca Grzegorz Sajbor! Berserker z Team Bielsko-Biała. Brawo! Taka była taktyka, żeby już tak szybko to skończyć? Taka była taktyka, ze względu na to, że moje przygotowania nie przechodziły tak dobrze, jak miały być. Słabo byłem przygotowany, tak szczerze się przyznam, kondycyjnie i o to mi właśnie chodziło, prawda? A czyli bałeś się, że na dłuższym dystansie może po prostu zabraknąć sił, tak? Tak, i jeszcze dodatkowo nabawiłem się kontuzji podczas treningu i trzeba było bardzo szybko skończyć. Ale dzisiaj publiczność też wniosła, tak? To był ten dodatkowy bodziec. Mogę jej tylko podziękować. Okej, dzięki wielkie. Dzięki. Wracamy na 12. edycję profesjonalnej ligi MMA. Jesteśmy w Bielsku, a gala Black Dragon przy współpracy z miejscowym klubem Black Dragon Andrychów. Gerard Linder, który będzie walczył w walce wieczorem, jest współorganizatorem tego cyklu gale dla zawodników rozpoczynających swoją karierę w zawodowym MMA. Już kategoria 77 kg, czyli waga półśrednia. Zapraszam jego oponenta, zawodnika z klubu Berserker Team Bielsko-Biała, przed Państwem Bartosz Brytan. A 21 lat, 182 cm wzrostu. No i oczywiście jeszcze na to musimy zwrócić uwagę, że to są tak porządnie organizowane gale, dlatego że są zachowywane kategorie wagowe, te obowiązujące na całym świecie. Nie ma jakichś bezsensownych catchweightów, bo ktoś tam wagi nie zrobił albo komuś tam pasuje. No z wyjątkiem może tej walki wieczoru, ale to jest zupełnie co innego. Od razu sprowadzenie. Adrian Kurek z Forsy Dęblin bardzo mocno rozpoczął a ten pojedynek, chociaż teraz zostawił rękę, do której skręcił się Bartosz Brytan i walczy teraz o to, aby wyprostować ten łokieć, aby zaciągnąć balachę. Te gabaryty, kilka centymetrów przewagi zasięgu, również w parterze właśnie tutaj pokazuje się z dobrej strony. No ponownie zostawił rękę Adrian Kurek, dwa razy popełnia ten sam błąd. Na razie udaje się jeszcze wychodzić. Wysoko pociągnięta garda debiutanta w MMA z Bielska Bartosza Brytana. Ale w tej chwili mamy taką poglądową lekcję balachy, bo to jest już w tej chwili trzeci raz za chwilę będzie to robił, więc raz wyszedł. Chodzi o to, żeby wyciągnąć łokieć spoza linii nóg. Zdecydowanie tutaj Adrian Kurek za wysoko trzyma, nie trzyma się ręki za głową rywala, bo a dla zawodnika, który troszeczkę już parteru swoim życiu liznął, a to jest woda na młyn, to jest szansa, aby atakować właśnie dźwignią. I po raz kolejny skręca się Bartosz Brytan, do trzech razy sztuka. No teraz już jeszcze raz i udało się. I przejście w trójkąt nogami to konsekwencja obrony przed balachą. Ależ arsenał z dołu technik kończących prezentuje nam tutaj zawodnik z berserkerów. No jak berserker to oczywiście grappler jak najbardziej. No z trójkąta z balachą to już wyjść będzie trudno. Wciska teraz Adrian Kurek rywala, aby nie dać się tutaj naciągnąć na ten trójkąt. Pracuje cały czas nad zakończeniem tej walki. Trzeba ściągnąć głowy w dół i chyba pójdzie w cało. Silny fizycznie jest Kurek i z tym największy problem na razie ma Bartosz Brytan. Mocne ciosy na korpus mają tutaj rozluźnić uchwyt, ale nie zamierza puścić tego zawodnik z Bielska.
nogi przez cały czas są spięte, więc to jest oczywiście bonus dla tego zawodnika, który leży na plecach, no i będzie pracował znów na tę chyba dźwignią łokciową. No musi wykręcić się przede wszystkim z tego trójkąta Adrian Kurek, zanim zacznie pracować nad uderzeniami. A to są troszeczkę takie desperackie próby wyjścia z techniki. O teraz właśnie, to jest to, wykręcenie się z trójkąta. Świetnie. I udaje się. Dobra, teraz obrona ze strony Kurka, ale udaje się szybciutko również Brytalowi odzyskać gardę. 3-4 ostrzeżenia dostał już zawodnik z Deblina. To może czasem podnieść walkę do góry, bo tam ta fizyczność Kurka może być decydująca. Ale nie ma Brytel żadnych problemów jednak ze zdobywaniem tych technik kończących. Jest jeszcze kwestia oczywiście wykończenia. Znów noga wędruje na górę, ale tym razem inaczej. Oj, jest cios, to już ta balacha zapięta, tak jest. No, nie wyciągał wniosków konsekwentnie od początku tej walki Adrian Kurek. W konsekwencji może nie do trzech, a nawet do czterech razy sztuka balacha w pierwszej rundzie. Udany debiut, ale troszeczkę chyba zawodnik z Dęblina na własne życzenie pozostawiał szansę wkręcenia się do tych technik. Zmieniamy kategorię wagową, tym razem podnosimy do średniej 84 kg. A biorąc pod uwagę liczbę walk stoczonych przez tych dwóch zawodników, to można powiedzieć, że weterani. Niebieskiego zapraszam zawodnika z klubu Forza Dęblin przed Państwem. Ma 25 lat, 174 cm wzrostu. W zawodowej lidze MMA stoczył 7 pojedynków, z czego 5 wygrał. Przed Państwem zawodnik z klubu Ogniński, Team Skorzelec, Mateusz Pogut. Kategoria średnia 84 kg i tylko 174 cm. O, Mateusz Bogut, to zawodnik... Balaresz, można powiedzieć, prawda? Nabity, niech Państwo zwrócą uwagę, jaka jest różnica w tym umięśnieniu. No tak, zawodnik, który przede wszystkim preferuje walkę zapaśniczą, bo to zapasy są jego tym backgroundem, a będzie chciał szybciutko zniwelować różnicę warunków fizycznych poprzez przeniesienie walki do parteru i robi to naprawdę znakomicie. Od razu próba wejścia w dosiad, ale chyba troszeczkę zapazernie. Dobry sweep w wykonaniu Bogdana Pawlika. Ogromna siła i biorąc pod uwagę to, że jest zawodnikiem niskim, to łatwiej mu zejść do tych nóg i łatwiej mu rywala wywrócić właśnie dzięki tym zapaśniczym technikom. No, próbował Pogut od razu przychodzić gardę. Dłuższy jest od swojego rywala Pawlik, ale zobaczymy, czy tak jak Brytan wykorzystał warunki atakujące z pleców Kurka. A tak teraz Pawlik będzie w stanie coś zrobić Mateuszowi Pogutowi. A Mateusz Pogut to taka postać znana fanom MMA w Polsce, przede wszystkim z tych swoich początków kariery, gdzie tam samozwańczy mistrz Polski MMA, no ale gdzieś Mateusz poszedł po rozum do głowy, a związał się z Mirkiem Oklińskim, który prowadzi go teraz w tych zawodowych startach i mam wrażenie, że to była dobra decyzja. Skoncentrował się na sporcie, rozwija się i idzie to naprawdę wszystko w bardzo dobrą stronę. Tak, można to podsumować słowami, że mniej mówi, mniej pisze, więcej robi, a ta robota, jak widzą Państwo, całkiem przyzwoita. Tak, dobre sprowadzenie, dobra kontrola teraz walki z góry, a próbuje klinczować, łapać ręce swojego rywala Bogdan Pawlik, a kolejny reprezentant Forcy Dęblin. No dzisiaj podopieczni Adama Majsterka na razie
na 0-2 do tyłu, a więc szansa, aby tutaj Honor Dęblina ratował Bogdan Pawlik. Ale będzie trudno, bo Pogód to jest zawodnik już jak na profesjonalną ligę MMA, bardzo doświadczony. No i bez wątpienia jest także silniejszy od swojego rywala, więc mając go wciśniętego w siatkę, może wykorzystywać w tej chwili ręce i rozbijać go. Skręca się po rękę rywala Pawlik, ale siła fizyczna zawodnika z Gorzelca spora. Brawo! I teraz, o proszę, niczym szogun Hua, a przez nogi rywala chciał tutaj zdzielić tym cepem. I od razu ma pozycję boczną i znów rywala przy siatce. I jeszcze w dodatku swojego trenera w odległości metra, w związku z czym to jest zawsze ta wątpliwość, czy zawodnicy walczą tylko i wyłącznie według wskazówek trenera, czy mają własny plan na walkę. No mówi się, że akurat w MMA plan na walkę można być nakreślony dużo wcześniej i wypracowany, a gdzieś z pierwszym mocnym kopnięciem, mocnym uderzeniem... Wszystko znika. Tak jest i zaczyna się walka. Albo przetrwanie, albo skończenie rywala. Wejście w dosiad. No i teraz będzie miał kłopot Bogdan Pawlik. Z dużą łatwością Pogód przechodzi pozycję. Teraz będzie mu zależało na tym, aby wyprostować się, no i zacząć zasypywać rywala lawiną ciosów. Te ręce splecione na karku. Na razie nie pozwala Pawlik Pogucowi, aby ten podniósł pozycję. Przykleił się, robiąc pasywność Pawlik, ale tutaj nie może liczyć na łaskawość sędziego, który przerwie dosiad, bo oczywiście tego typu sytuacje zdarzały się. Mieliśmy okazję komentować różne galie na Litwie, tam naprawdę absurdalne decyzje tam czasami. Zdaje się nawet trójkąta podniesiono. Zapiętego trójkąta podniesiono pozycję. Sędzia uznał, że nic się nie dzieje, no ale to oczywiście takie zabawne sytuacje, które gdzieś tam w naszej komentatorskiej karierze się zdarzały. Tutaj oczywiście a sędzia tego pojedynku nie zamierza przerywać, bo dosiadu po prostu nie wypada. Dosiadu aktywnego, oczywiście jakby tutaj Pogód się położył i przez minutę leżał, nic nie robił, a to jak najbardziej, tak, pasywność, ale tutaj cały czas zawodnik z Gorzelca jest bardzo aktywny. Dobre kontrola dosiadu, dobre krótkie ciosy rozbijają Bogdana Pawlika. Koniec pierwszej rundy. No jest to runda zdecydowanie wygrana przez Mateusza Poguca. Mało tego, proszę spojrzeć na Pawlika, on bardzo to przeżył. Duży wysiłek energetyczny, do tego jest porozbijany i przed nami drugie starcie. Przypominamy, że podczas tej gali rundy są czterominutowe. Czerwone rękawice i te spodenki z elementami czerwieni to Mateusz Poguc, który znów jest na górze i znów ma swojego rywala w dogodnej pozycji. Chciał tutaj Pawlik Superman Punchem zaskoczyć Poguca, ale wpadł w jego ciasny uchwyt. Tak, skręca się po mury. Po rękę, ale mówiliśmy o tym. Poguc jest silny, te ręce są krótkie, mu jest zdecydowanie łatwiej wyciągnąć rękę. Koncentruje się teraz na robienie pasywności Bogdan Pawlik, ale dał sobie przejść pozycję z dziecinną łatwością, a jest boczna. Przez cały czas Pawlik tylko i wyłącznie przyciska swojego rywala, nie chcąc, aby ten był wyżej, aby zaczął atakować. A może powinien pomóc powalczyć o wykluczenie prawej ręki Pawlika w tej chwili. Koncentruje się tutaj Mateusz na tym, aby przede wszystkim sobie rywala ustabilizować. Nie spieszy się, jest świadomy, że jeszcze do zakończenia drugiej rundy wiele czasu, a krótkie ciosy mają tutaj odbierać się z każdym kolejnym chęci do kontynuowania pojedynku Pawlikowi. Szykuje się do dosiadu, próbuje tam przełożyć prawą nogę. No ale troszeczkę chyba za szybko zdecydował się na tą akcję. A Pogód odzyska gardę. Pawlik chyba nie do końca chce nawet tą gardę odzyskać. Włożył prawą rękę niebezpiecznie pod nogę rywala. Tego robić nie wolno. Jest szansa na wykluczenie.
No i teraz zdecydowanie bardziej efektywnie, mocno rozbują się te ręce, idą w stronę głowy. Ta obrona nie jest dobra. Jeżeli to będzie dalej tak wyglądało, to sędzia chyba przerwie walkę, ale wykręcił mu się ładnie. Ale przyjął kilka naprawdę solidnych ciosów w parterze Bogdan Pawlik. On tylko wie, jak to przetrwał. Wpina się za plecy swojego rywala, silny fizycznie, a Mateusz Poguc. To jest doskonała możliwość właśnie rozbijania swojego przeciwnika tymi ciosami z tyłu. A ponieważ parę tych ciosów już Pawlik przyjął, więc to może niebawem się zakończyć, chyba nawet bez próby duszenia. Tak. Mocny, silny, doświadczony, jak widzą Państwo, także wygimnastykowany Mateusz Poguc. To było 84 kg. Bardzo proszę, panie. Wielkie brawa, proszę Państwa. I na tym polega sport. Na tym polega sport. I oficjalnie, jak już Państwo wiedzą, przez TKO w rundzie drugiej. To było przez Grony Pan, zwycięża, zawodnik z grupy Ogniński, Team Skorzenec, Mateusz. Plan wykonany skończył się tak naprawdę ciężkim nokautem. No, można powiedzieć, że tak się skończyło, jak się skończyło, ale to jest tylko i wyłącznie zasługa mojego przygotowania kondycyjnego i wytrzymałościowego. Ogólnie to na obozie nabawiłem się małej kontuzji łokcia. To było 3 tygodnie przed moją walką. Nie mogłem trenować, nie mogłem nic. To biegałem tylko, zajeżdżałem się w trasie, a w tej walce jedynie skorzystałem z swojego doświadczenia. No i po obozie z PLMMA się bardzo wzmocniłem również. No i to zaowocowało na takie zwycięstwo, jakie teraz odniosłem. To powiedz, co będzie, jak przepracujesz ten okres przygotowawczy do kolejnej walki normalnie, to jeszcze szybciej zakończysz? Znaczy, taktyka jest taka, że ja teraz ogólnie schodzę do wagi kategorii niżej. No nie oszukujmy się, 8-4 jest troszeczkę u mnie poza zasięgiem, jeżeli chciałbym robić karierę troszeczkę dalej. Najlepsze warunki miałbym w organizmie w tej szpady 77, no i w tym kierunku idę, żeby zbić tą wagę i ostatecznie startować na walkach 77 kg. No i taki jest mój cel. Powoli będziemy schodzić, zrobimy walkę do 80 kg, stopniowo później na 77, no i miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Okej, okay, no to dzięki, powodzenia. Dzięki. I to chyba dobra decyzja, dlatego że jeszcze raz powtarzamy, 174 cm to w kategorii średniej. Jeżeli nie jest się wybitnym specjalistą odchodzenia po nogi rywala i skrętówek, to jest jednak zbyt mało. Tym bardziej, że być może Państwo pamiętają, ale podczas gali UFC 158 w wadze lekkiej występował zawodnik, który składał się ze skóry, kości i ścięgien. Myśli, tak, Freak Show, a właśnie to jest wprost niebywałe, z zasięgiem prawie 2-metrowym, rozpiętością ramion i ze wzrostem zdecydowanie pod 1,90 m wzrostu. Jest to jego debiut zawodowy MMA. Przed Państwem Wojciech Wesołowski. No, Wojtek chyba także na brak wzrostu nie narzeka. Kategoria półciężka do 93 kg i Wojciech Wesołowski. No, dobre warunki fizyczne, blisko 2 metry. Nawet myślę, że nawet na ciężką, a nie na półciężką. On ma 22 lata dopiero. Duża różnica, jeżeli chodzi o wzrost, jeżeli chodzi o zasięg, to jest 11 cm wzrostu. Oczywiście to nie zawsze przekłada się na zasięg. Są zawodnicy, którzy obdarzeni są takimi bardzo długimi rękami. No ale tutaj ta przewaga na pewno będzie należała do Wesołowskiego. Poza tym podkreślamy to bardzo często przy okazji właśnie takich dysproporcji, że z zasięgu trzeba jeszcze umieć skorzystać.
Masz na myśli Stefana Struwę? Choćby, dobra. Ta różnica wzrostu w walce z Markiem Huntem ostatnio była jeszcze większa. No właśnie, tak. Skoro ktoś jest wysoki, to można zanurkować pod rękami i od razu doprowadzić do obalenia. To powinien tutaj jednak Wesołowski troszeczkę dłużej otrzymać walkę w dystansie. Nie wpadać w rywala, tym bardziej, że na pewno jest świadomy, że tutaj Sablik chciał sprowadzać tę walkę do parteru, niwelując ten wzrost rywala. Teraz podniósł Sablik pozycję i spuścił dwa mocne ciosy na głowę Wojciecha Wesołowskiego. Tu oczywiście jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. Klatka jest mała, tu nie ma zbyt wiele miejsca i to preferuje tych zawodników, którzy jednak dążą do walki z małego zasięgu, a nie tych utrzymujących ją w dystansie. Wciśnięty bardzo mocno w siatkę, a zawodnik z Kędzierzyna Koźla. Ale niewiele ma miejsca, tam gdzieś przez chwilę jak corner krzyknął, aby wkręcał się do balachy, no ale a wobec tej niedogodnej pozycji, no to trudno, trzeba było takiej ekwilibrystyki, a chyba, że ma się nazwisko Aoki, a wtedy można sobie myśleć o takich technikach. Przede wszystkim tak, robić pasywność, klinczować, nie dać się trafiać i liczyć, że sędzia podniesie pojedynek do góry, ewentualnie nogami gdzieś po siatce próbować głowę bardziej do środka klatki skierować, zrobić sobie troszeczkę więcej miejsca na ucieczkę. Dobrze, teraz podniósł pozycję po raz kolejny Stablik i mocne ciosy spadają na głowę Wesołowskiego. Bardzo ograniczone w tej chwili możliwości Wojtka Wesołowskiego. Jeżeli umie właśnie korzystać z takiego wepchnięcia w siatkę, no to jest to pozycja idealna wręcz do tego, aby raz robić przewagę, a dwa skończyć walkę przed czasem. A poszedł teraz do nogi swojego rywala Mateusz Sablik. Atakuje dźwignią. A pewny jest tego, co dzieje. Jest tak Taktarow. Ciągnie. Koniec. Ale dociągnął naprawdę solidnie tego Taktarowa. No to przypomnijmy, brawa oczywiście dla Mateusza Sablika. Skąd ta nazwa? Oleg Taktarow, wielki rosyjski zapaśnik, a później bardzo dobry zawodnik MMA i zwycięzca jednego z turniejów pierwszych gali UFC. To ekspert, tak, tak. Dźwigni prostej na staw skokowy, a zaatakował tutaj tą dźwignią właśnie Mateusz Sablik. Jacek Lartowicz anonsuje skrętówkę, może gdzieś tam w końcowej fazie oczywiście jak najbardziej mógł Sablik przejść. No my tego niestety nie widzieliśmy, ale debiut dźwignia na nogę. Wielkie brawa dla reprezentanta berserkerów. Sporo tego gorącego dopingu, wygrać w debiucie u siebie, no to chyba spełnienie marzeń. Tak, na pewno, aczkolwiek nie byłoby pewnie tego bez przygotowania, do którego pomógł mi Damian Hercik i Darek Kudzia, tak samo koledzy. Robert Bryczek, Marcin Płonka i wielu innych. Wszyscy tutaj się do tego przyczynili. Każdy jeden, który był tam. Powiedz, co jest swoją specjalnością? Widzieliśmy dźwignię na nogę. To jest to, przez co najczęściej wygrywałeś dotychczas i takim jesteś właśnie zawodnikiem? No akurat nie. Akurat nie. Wywodzę się z boksu, także myślę, że tutaj jednak chyba boks jest moją mocniejszą stroną. Dzisiaj wasz team w ogóle dobrze się zaprezentował. Nagroda troszkę przeszła koło nosa, ale chyba zasłużona dla trenera, bo wszyscy dzisiaj wygrywacie swoje walki. Potrafimy to, co potrafimy i wygrywamy. Myślę, że nagroda tutaj nie ma, że tak powiem, porównania z tym, co teraz czujemy, czy co powygrywali, prawda? I ci, którzy byli z nami. Okej, dzięki, powodzenia. Dzięki, ślicznie, powodzenia. Ale mimo iż Mateusz mówił o tym, że on preferuje jednak walkę w stójce, to na te 3 zwycięstwa berserkerów z Bielska Białej, 2 zwycięstwa grapplingowe, prawda? Teraz dźwignia na nogę, przedtem była dźwignia łokciowa. Nazwa jednak zobowiązuje. Przechodzimy teraz do najcięższej kategorii wagowej. Panie i panowie, wywołuję zawodników do 3-rundowego pojedynku w kategorii wagowej plus 93 kg. Do narożnika niebieskiego zapraszam zawodnika, który przyjechał do nas z grupy Urso Fight Team Tomaszów Mazowiecki. Przed państwem Adrian Gwiazd.
Królewska, kategoria ciężka. Zawsze będziemy oglądali z zainteresowaniem, no bo jednak jest deficyt dużych chłopów w okolicach 1,90 m ważących ponad 100 kg i prezentujących jeszcze dobre umiejętności. Ale bardzo profesjonalne wejście. Panie i panowie, ma 21 lat, 186 cm wzrostu. Jest to jego drugi pojedynek zawodowy trwa. O wagi ciężko zawsze ogląda się z wielkim zainteresowaniem, a więc czekamy na starcie opońskich gwiaździ. Zapraszam jego przeciwnika z grupy Ogniński, Team Białystok, przed państwem Marcin Opoński. Ważna sprawa przed wejściem do klatki, smarowanie. A widzieli państwo jednak, że oni zdają sobie sprawę, to jest walka z publicznością, to jest turniej, to jest klatka, to jest transmisja telewizyjna, ale my jeszcze raz podkreślamy, jak zmieniły się czasy, kiedy zawodnicy, którzy debiutują w MMA, mogą walczyć właśnie w takich warunkach w klatce, a ty to zdaje się do Stanów Zjednoczonych musiałeś pojechać, żeby pierwszy raz walczyć w klatce. Żeby tak, żeby spróbować swoich sił, a właśnie... A w klatce szybciutko walka sprowadzona do parteru. No liczyłem, że troszeczkę jednak zawodnicy tutaj powymieniają sobie mocnych ciosów. Z góry Marcin Opoński. Spokojnie. Jest boczna i w tej chwili zachęcany przez Mirka Oknińskiego do tego, aby ruszył pod osiad, a więc chodzi o to, aby przełożyć tę lewą nogę nad nogami rywala, dlatego kolana gwieździka dosyć wysoko. Tak, zaraz sobie teraz miejsca dobrze Marcin Opoński, aby nawet z pozycji bocznej pobijać głowę swojego rywala. Na razie cały czas, mimo że wciśnięty w siatkę, to bezpiecznym przed tym wejściem w dosiad. No nie może zostawiać lewej nogi na ziemi. Teraz Adrian Gwioździk nie widzi jeszcze tego na razie Opoński. Jak najbardziej ta pozycja pasuje mu do zadania ciosów. Ale są chwile, zresztą Mirek Okniński tam widzi to dokładnie i krzyczy do swojego zawodnika, aby ten szukał dosiadu. Kolano na brzuch, podnieś się! Kolano na brzuch, dobrze, tak! Wyżej, kolano na brzuch, tak! Kolano na brzuch i bomby! Kolano na brzuch, bomby! Kolano na brzuch, bomby, jedziesz! Wyżej kolano! O, nie bardzo jest miejsce, aby teraz wystrzelić te bomby, o które nawołuje organizator profesjonalnych lig MMA, ale jak najbardziej ta Kessa Gatame, pozycja na biodrze, pasuje do tego, aby Marcin Opoński jeszcze kilka ciosów swojemu rywalowi zadał. A trudne chwile przeżywa zawodnik z Tomaszowa Mazowieckiego, bo nie bardzo jest miejsce na pracę. No teraz odpycha biodra, ale trzeba jeszcze wysunąć się dalej od rywala, aby szukać ewentualnie choćby półgardy bezpieczniejszej pozycji. A tu bezpardonowo, spychając nogi rywala, szuka wejścia w dosiad teraz Marcin Opoński. Dopóki jednak ten uchwyt gwieździka będzie zapięty, to tak, nie da sobie rady teraz ręką. Pomagał sobie, aby nogę przełożyć. Ale nie górą, jakby z tą pomocą tej dłoni wciskało palce od linii bioder
A to tam jest realna szansa, by taką dosyć prostą sztuczką wobec odwrócenia się plecami do rywala, a właśnie go zaskoczyć. No ale pracował i wypracował sobie pozycję Marcin Opoński. Troszeczkę przespał szansę obrony Gwiździk. I teraz tak, odepchnąć głowę rywala i zasypać go tymi ciosami z góry. No nie broni absolutnie się z tej pozycji reprezentant Urso Fight Team Tomaszów Mazowiecki. Jest pasywny, więc wydaje się, że to tylko kwestią czasu będzie, kiedy tych ciosów będzie na tyle wiele, że sędzia zdecyduje się na przerwanie walki. A tu trzeba się przykleić do rywala, bo tutaj garda nic nie chroni, znaczy garda, a tak naprawdę ręce tutaj przystawione do głowy, no może w ten sposób to ujmijmy. No tak, tych ciosów jest coraz więcej. To jest absolutna pasywność i wobec tej pasywności ma pełne prawo sędzia przerwać pojedynek. Dobrze, spokojnie, bez większego stresu tutaj Marcin Opoński zaprezentował nam solidną grę parterową, ale kosztowało go to wiele siły. Proszę Państwa, była to kategoria wagowa plus 93 kg. Zmierzyli się w tym pojedynku Adrian Gwioździk, Urso Fight Team, Tomasz Mazowiecki i Marcin Opoński, Ogniński Team Białystok. Przez Drowned and Pound w pierwszej rundzie zwycięża Marcin Opoński, Ogniński, Team Białystok. Wielkie brawa, proszę Państwa, dynamiczna walka, gratulujemy. Druga walka, drugie zwycięstwo, to powiedz tak szczerze, która była trudniejsza? Ta była trudniejsza. Dlaczego przeciwnik wysoko postawił poprzeczkę, jak to wyglądało z swojej perspektywy? Od początku był odważniejszy niż poprzedni przeciwnik. Poprzedni przeciwnik musi mnie przestraszyć przed walką, a ten trochę mi na samym początku przeszkadzał i trochę mnie inaczej to zaplanowałem w ogóle, ale tak się jestem zadowolony, że wygrałem. Masz najważniejsze zwycięstwo, jak już miałeś go w tej pozycji, to już tylko tak jak trener krzyczał, celuj, no i się udało. No udało się, tak. Nie piłem na oślep, żeby oszczędzać siły, próbowałem celować i udało się. No, to zasługa również trenera. Okej, dzięki wielkie, może. Walka wieczoru. Omówiliśmy o tym Gerard Linder, a mistrz świata w kickboxingu. Znakomity kickbokser i znakomity zawodnik Muay Thai. No to jest przede wszystkim Stójkowicz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że jest współorganizatorem tej gali. No jest człowiekiem, który ma odciągnął tych ludzi. Przecież to przede wszystkim dla niego przychodzą. Także kickbokser i w odróżnieniu od Gerarda debiutant, ale zdecydowanie młodszy, prawie o połowę od tego mistrza. No proszę, do tej pory zawodnicy gdzieś szukają swoich kawałków, które towarzyszą im przy wyjściu, a Paweł Sieczkiewicz postanowił, aby cisza zapanowała przy tym jego debiucie, a w debiutackim wejściu do klatki profesjonalnej ligi MMA. Pozostaje szansę reprezentant Gladiatora Siedlce od razu z takim sporym obciążeniem psychicznym, bo walka od razu w main evencie gali z Gerardem Linderem, który sięgał najwyższych laurów, jeżeli chodzi o kickboxing, doświadczony. Już dwie walki w MMA, także będzie miał tutaj ten 20-latek z Siedlec spory kłopot. Zapraszam zawodnika z grupy Black Dragon Andrychów, panie i panowie, przed państwem Gerard Always.
parady. Bez sukces na wygraną, blokują akceptację. Zapomnij o porażkach, musisz dążyć do celu. Jesteś panem swego losu, nie pod władzą systemu. Ty już więcej nic nie wiem, teraz tylko już patrz. Tu to ma miejsca na małe żale, płacz, patrz. Waży 62 kg, przed Państwem zawodnik z grupy Plach, Dragon, Andrychów, Gerard, Gerard, Linder. Gerard Linder to nie jest tylko kickbokser, to nie jest tylko początkujący zawodnik MMA, to nie jest tylko sportowiec, to jest po prostu taka duża osobowość i nie tylko u siebie w Andrychowie, to jest bohater tekstów, filmów, człowiek, który no wyszedł z trudnych warunków, ale potrafił przekuć to rzeczywiście w sukces. Trzecia walka w zawodowym MMA 37-letniego Gerarda Lindera, a kontra debiutujący Paweł Sieczkiewicz, a więc czekamy na rozwiązanie. Przewaga oczywiście zasięgu, a po stronie zawodnika z Gladiatora Siedlce. Jak w każdej walce Gerarda, dlatego że to jest zawodnik niezwykle niski, ale też dynamika jest tutaj ogromnym jego atutem. Od razu do bocznej. Tak, postraszy wysokim kopnięciem, jest pozycja boczna, taki elektryczny, mocno spięty, na pewno gdzieś również Linderowi towarzyszy stres w związku z tym, że no walczył siebie i dobrze byłoby się pokazać z jak najlepszej strony. Jest wejście w dosia, to i ta walka może skończyć się nam naprawdę bardzo szybko. Broni się Sieczkiewicz. Tak, i no wydaje się, że kickbokserski mistrz świata chciał nam tutaj pokazać, że jest znakomitym grapplerem. A troszeczkę ten atak do dźwigni na łokieć do Bolachy nieprzygotowany w wykonaniu Lindera. Jest teraz z góry Sieczkiewicz, zobaczymy jak on zaprezentuje się będąc w gardzie rywala. A próbuje klinczować, przyciągać rywala bardzo blisko siebie Lindera, by robić pasywność. No walka podniesiona do stójki to na pewno coś, czego Lindera no tutaj ja pragnie, ale spokój. Czy nie trzyma nisko głowy, wykluczył rękę, a więc możemy się spodziewać, że jeżeli Sieczkiewicz za chwilkę no czegoś tutaj nie wymyśli, a sędzia podniesie tą walkę z powrotem do stójki. To jest taka prosta taktyka tych zawodników wywodzących się przede wszystkim ze sportów uderzanych, że jeżeli parter ja z góry, to w porządku, ale jeżeli parter ja z pleców, to trzeba to przerywać. To dobrze robi pasywność, bo tych ciosów Sieczkiewicza nie ma zbyt wiele. Zostawił rękę na swoim rywalu, ale tutaj nie sądzę, aby niby warto, że Brytan z wcześniejszych pojedynków Gerard Linder atakował jakąś dźwignią. A tym bardziej, że już jedną Polachę spudłował. Ale też z drugiej strony Paweł Sieczkiewicz nie ma tutaj za bardzo miejsca do tego, aby częstować rywala ciosami. Wobec tego przerwanie walki i wznowienie w stójce. Linder osiągnął więc to, co chciał. To jest odwrotna pozycja. To jest zawsze coś trudnego, zwłaszcza dla młodych zawodników, takich jak Paweł Sieczkiewicz. Jest high kick. Chyba ten pierwszy stres Sieczkiewicza już minął. A trafił i zachwiał się. Poprawił jeszcze wszystko frontalnym kopnięciem, ale na szczęście dla siebie Linder jeszcze dystansuje, odpowiadając również front kickiem. Ale tak właśnie Sieczkiewicz powinien walczyć, wykorzystywać ten zasięg, nogi, te kopnięcia, kopnięcia frontalne, odpychające w momencie, kiedy Linder będzie się zbliżał. No i ciosy proste. Tylko, że to jest plan na walkę, tak jak powiedziałeś wcześniej. Jeden cios, jedna akcja i wszystko ulega weryfikacji i wszystko może się rozsypać. Kopnięcie boczne w wykonaniu Lindera. Jak krótkie ciosy, niepotrzebnie tutaj skrócił tak trochę na szalansko dystans Sieczkiewicz, a zaproszony szybciutko do parteru, a przez reprezentanta Black Dragon Andrychów. No to i trzyma nogami głowy rywala, ale oczywiście nie ma mowy, aby tutaj z tego jakieś zastosować duszenie, no chyba, że siła nóg Geralda Lindera jest niesamowita.
Oczywiście to jest dyskomfort, to jest takie podduszanie rywala, ale nie sądzę, aby Paweł Sieczkiewicz, który już MMA trenuje na pewno jakiś czas, w ten sposób się poddał. Chociaż jakby teraz Gerald Hinder troszeczkę sprytnie zaatakował, tak, ciągnąc rękę za plecy rywala, to w dosyć niespotykany sposób jeszcze zaciągnąłby taką kimurę na Sieczkiewiczu. Ale nie będzie już na to czasu, aby skończyć młodego zawodnika z Gladiatora Siedlce. A szkoda, dlatego że być może Gerard Linder przeszedłby do historii. Pamiętamy słynną Fimurę w wykonaniu bodaj Phila Davisa. Jedną ręką, tak, tak jest. A teraz mielibyśmy, no nie wiem, Lindekurę albo coś w tym rodzaju, bo czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Polskie MMA zdecydowanie goni już to światowe w różnych niespotykanych technikach. To przypominamy cały czas ten knockout spaczkowo podwójny Mateusza Zaleckiego i Marcina Menzla, kiedy zawodnicy przy próbie wejścia zderzyli się głowami. A ten knockout obiegł absolutnie chyba cały internet i większość portali internetowych zajmujących się MMA na całym świecie, nie tylko w Polsce. Masz podchodzić, masz tylko pochodzić, pomoktować, rozumiesz? A jak jesteś u góry, nie poddawaj, nie dusz, nie dźwignij, tylko masz być u góry, bij, rozumiesz? I pokoj, nie spiesz się, nie spiesz się. Już czas, przerwa skończona, zaczynamy. Druga runda. A w dosyć prostych słowach corner w osobie Mirka Okińskiego, organizator również profesjonalnej ligi MMA, przekazał, a co robić ma Linder w tej drugiej rundzie. Zobaczymy, czy zrealizuje plan, aby boksować się tutaj z Pawłem Sieczkiewiczem. O, zmęczony jest Linder. Ale Sieczkiewicz powinien jednak próbować tych wysokich kopnięć, o właśnie, prawą nogą. Przede wszystkim niekoniecznie na głowę, dlatego że dobrze Gerard reaguje, podnosi tę rękę, ale można spróbować także middle kicka. Nie ma pretensji tutaj za ten wewnętrzny low kick. Gerard Linder, czy będzie chciał mieć chwilę dla siebie? No, powinien mieć, bo to jednak zawsze jest bolesne. Kiedy zawodnicy są w ruchu, to naprawdę trudno obliczyć to, zwłaszcza przy kopaniu wewnętrznego low kicka. Tylko boksu! Gerard, tylko boksu! Jednak ciężko boksować z rywalem, który ma dłuższy zasięg rąki, a postanowił rozwiązać ten konflikt w sójce. Teraz dobre ciosy, dobre kopnięcia w wykonaniu Sieczkiewicza. To jest dobry pomysł, aby kopnięciami dystansować rywala. No i widzieliśmy właśnie takie osadzające kopnięcia, ale Gerard ma strasznie mocny cios. I jeżeli właśnie dochodzi do takiej bijatyki, to jest groźny. Dobry pomysł Pawła Sieczkiewicza, przechwycenie głowy, tajski klincz i atak kolanami. Tak, to przy tej dysproporcji warunków fizycznych ściąganie głowy na kolano to wyśmienita broń, ale siła ciosów Gerarda Lindera naprawdę godna podziwu. I także, co jest istotne i ważne, to nie jest tylko i wyłącznie lewa ręka, ale także prawa, bo teraz widzą Państwo, on boksuje z normalnej, walczy z normalnej pozycji. Takie obszerne te cepy Lindera, ale mam wrażenie, że tutaj Sieczkiewicz już troszeczkę rozczytał swojego rywala i wysoko podniesione ręce, chociaż teraz spłudził się na ten prawy sierpowy zawodnika z Andrychowa. Ale teraz spróbował Linder zaatakować blisko, jednak ręce były na miejscu, tak, te wysokie kopnięcia, na ile Pawłowi Sieczkiewiczowi starczy jednak wytrzymałości. O, zmęczony jest Sieczkiewicz, zmęczony oczywiście również jeszcze Gerard Linder. To jest znów niebezpieczne, bo była tam groźba, że znów trafi w krocze i wtedy sędzia musiał być już reagować troszeczkę inaczej. Postawił Sieczkiewicz w drugiej rundzie na niskie kopnięcia, tak,
oważ się, aby przyzwyczaić swojego przeciwnika do niskich kopnięć, po czym strzelić jakimś kajkigiem wobec nisko opuszczonych rąk lidera. Teraz dobrze kiwnął lewy sierpowy swojego rywala Lindera, chciał odpowiedzieć, ale już poza dystansem znalazł się Paweł Sieczkiewicz. Końcówka drugiej rundy. No i tak, najdziwniejsze jest to, że w tym pierwszym starciu, kiedy Linder poszedł jednak do parteru, poszedł na dół, to osiągnął przewagę. A w tym drugim starciu, no widzimy, że na razie lepszym zawodnikiem jest Sieczkiewicz, no bo on kontroluje tę walkę. I teraz znów dobre kolana. Świetnie, oj, przyjął kolana, jeszcze middle kick. Dobra akcja Sieczkiewicza w końcówce drugiej rundy. Porozbijany jest także Linder, jest tam krew. Jest koniec rundy. Wydaje mi się, że musi chyba Gerard zmienić taktykę, jeżeli chce wygrać, bo to będzie runda decydująca. Pokazał nam się w pierwszej rundzie Lindery jako zawodnik, który wie, na czym polega parter, gdzieś tam kontrolował tę pozycję, a więc a kto wie, może pomysł, aby złapać rywala, przewrócić go i skontrolować w trzeciej rundzie. No jak pojawiła się krew, rozcięcie wobec dobrych, celnych ataków Pawła Sieczkiewicza. Tak, te akcje kolanami rzeczywiście zrobiły przewagę dla zawodnika z Siedlec. Jest zmęczony, to jest jedno, ale jest także niezadowolony, bo chyba wie, że ta druga runda nie była rundą dobrą. No muszą popracować teraz lekarze nad zdrowiem Lindera, aby doprowadzić go do stanu używalności i pozwolić kontynuować walkę w rundzie trzeciej i ostatniej. Zaklejali je rany. To też swoista nowość, bo niekoniecznie w sportach walki można naklejać się plastry na rywala, który jest rozcięty. No poza tym przerwa jednak była przedłużona. No zdecydowanie, no. A ukłon troszeczkę w stronę organizatora, aby pomóc zatamować to krwawienie w sportach walki. Albo wazelina z adrenaliną, albo ręcznik. Jeżeli nie udaje się zatamować krwawienia, no to lekarz powinien tą walkę przerwać. Oczywiście to nie było jakieś wielkie rozcięcie, które gdzieś się by nakazywało przerwać ten pojedynek. Myślę, że można było spokojnie kontynuować, nawet jakby tam lekko ta krew ściekała gdzieś tam na klatkę piersiową, na barka Lindera. Trzecia runda, ostatnia. I decydująca, bo w naszym przekonaniu pierwsze starcie wygrał Linder, a drugie Sieczkiewicz. A zatem, który z nich zachowa więcej sił, który z nich będzie bardziej pomysłowy w tej ostatniej finałowej rundzie? Dobry ten low kick, mocny. No widać, że ta przerwa przysłużyła się troszeczkę Linderowi, aby złapał oddech. Większa dynamika akcji, a w jego wykonaniu w tej trzeciej rundzie. Szachowanie, rzeczywiście ciosów i kopnięć. No już zawodnicy są zmęczeni, a więc gdzieś się te dwie poprzednie rundy odłożyły się w ich płucach, a prawdopodobnie w końcówce gdzieś po 90 sekund przed końcem tej walki ruszą mocno do przodu, aby akcentować zwycięstwo w trzeciej rundzie. Dobrze, w dalszym ciągu Paweł Sieczkiewicz wykorzystuje tę różnicę dystansu, no mamy drugie kopnięcie w krocze w tej walce, ale także to nie było umyślne, to nie było intencjonalne. Ale jest przerwa na oddech dla Sieczkiewicza Lindera i liczymy, że może po tej krótkiej przerwie no troszeczkę dokręcą jeszcze tempa, aby zaprezentować się. No jest to walka ostatnia, walka main eventowa i na pewno tutaj kibice ostrzą sobie zęby, aby troszeczkę więcej działo się w tej okrągłej klatce profesjonalnej ligi
MMA, wykorzystując troszeczkę przerwę, my będziemy powoli zapraszać również Państwa na transmisję na żywo już gali kwietniowej profesjonalnej ligi MMA Extra. No i kaliber zawodników na tą galę Extra, no zdecydowanie bardziej doświadczony niż dzisiejszy. Michał Szuliński, Michał Gutowski, Łukasz Bieńkowski, zwycięzca amatorskiego pucharu KSW, Oskar Piechota i naprawdę wielu, wielu utalentowanych innych zawodników. Fabiński z Nastula Team. To są naprawdę nazwiska, które już na polskiej scenie MMA mają swoją wartość, swoją markę. A zatem 19 dzień kwietnia Legionowo. Zapraszamy. Końcówka. 60 sekund. Wydaje mi się, że żaden z nich w tej rundzie, ach, teraz może ten cios tworzy przewagę. Tak, to są właśnie te akcje, a znaczące ciosy, które robią różnicę w pojedynku. A i tak naprawdę chyba ten lewy prosty, a to na razie najbardziej znacząca technika podczas tej trzeciej, ostatniej rundy. A chcę zaakcentować końcówkę lider i to jest bardzo dobry pomysł. A przy tak wyrównanym pojedynku to będzie robił różnicę. Jeszcze obrotówka. Mam wrażenie, że lekko tutaj zawodnik z Gladiatora Siedlce przespał tą trzecią rundę. No jest pół minuty, a trzeba chyba postawić wszystko już na jedną kartę. Ale chyba Sieczkiewicz woli walczyć tak, jak walczył do tej pory, czyli w takim jednostajnym rytmie, jednostajnym tempie. Przede wszystkim zaprzestał kopania i to chyba może kosztować go zwycięstwo w tej walce. Niewiele więcej, ale w tym trzecim starciu to jednak Gerard Linder był zawodnikiem aktywniejszym. Tak jak powiedziałeś, zdecydowało końcowe 90 sekund. Chyba także najbardziej wyrównana walka podczas tej gali, bo te dwie poprzednie decyzje były takie bardzo oczywiste, choć raz trzeba było korygować ich decyzje sędziów. Wielkie brawa dla zawodników, proszę Państwa. Czekamy zatem na decyzję. W oktagonie wytrzymał, przeszedł to wszystko. Mają ścięty czoło, uderzenia kolanem, ale jest z nami, proszę Państwa. Mirek Ogniński, bardzo proszę. Filman Kater jest tak samo z nami. Za chwileczkę ja odchodzę sędzią na bok, dowiem się, kto zwycięzcą i zaraz to Państwu powiem. Proszę Państwa, tam są kamery, panowie. To była walka wieczoru w kategorii wagowej 62 kg. Spotkali się w tym pojedynku w narożniku niebieskim z grupy Gladiator Siedlce Paweł Sieczkiewicz i w narożniku czerwonym z klubu Black Dragon Andrychów Gerard Linder. Jednogłośnie na punkty. Po trzech rundach zwycięża Gerard Linder. Trzecia zawodowa walka Gerarda i trzecie zwycięstwo. Gratulujemy i zapraszamy naszego reportera Rafała Kędziora. Będą wywiady po tej walce. Trochę tak, ale to jest sport, wiadomo, nie oceniają zawodnicy, tylko sędziowie. Werdyktem tak, a walką i przebiegiem? Myślałem, że Gerard będzie bardziej wchodził w MMA, jednak tak jak myślałem, jak wolałem, toczyło się w stójce. Powiedz o tej przerwie, o tej kontuzji, wybiło cię to trochę z rytmu, czy wręcz przeciwnie, była szansa trochę odpocząć? Jestem przekonany, że to Gerard
miał większe okazje tutaj odpocząć, ale to jest sport, nie? Nie było nokautu, więc werdykt pozostaje w rękach sędziów, trzeba się pogodzić. To jest twój debiut, to teraz już tylko lepiej, bo tak naprawdę walczyłeś w Jaskini Lwa z organizatorem gali tak naprawdę, no to co? Co teraz? Z jednej strony miałem o tyle gorzej, że walczyłem u niego na terytorium, ale to Gerard musiał więcej czasu poświęcić się na organizację gali, więc w żaden sposób mu to nic nie ujmuje. Szacunek, Gerard, może jeszcze się spotkamy. Okej, dziękuję ci bardzo, powodzenia. Gerard, sporo zdrowia kosztowała cię ta walka. Werdykt nie był taki oczywisty. Nie. Myślę, że walka była bardzo wyrównana. Aż do końca chyba. No, trafił mnie kolanem, z tego mam rozcięcie. Trafił, no i puściła się krewka. No ale przetrwałem kryzys. Już nie wdawałem się w nim w jakąś tam bijatykę niepotrzebną. Tylko stałem się już na dystans walczyć i oszczędzać tą głowę. Spotkało się dwóch kickboxerów, a pierwsza akcja to od razu zejście do parteru. Tak, ponieważ myślałem, że będzie słabszy w parterze. Okazało się, że jest bardzo mocnym zawodnikiem, fajnym, naprawdę super zawodnik i pozdrawiam go, zarąbisty facet. I myślę, że w nim jest przyszłość, że jak pójdzie dalej w tym kierunku, będzie bardzo dobrym zawodnikiem. Jeszcze na moment o tą kontuzję chciałem zapytać. Była spora przerwa. Wybiła cię z rytmu, czy było też czasu troszkę odpocząć? Znaczy nie, wybiła mnie z rytmu, ale tak czy tak był ten czas na to, żebym odetchnął trochę. Także troszeczkę odetchnąłem. Będą kolejne walki w formule MMA? Jakie teraz twoje plany? Nie, oczywiście, że będą. Idę cały czas do przodu. Chcę walczyć jeszcze z lepszymi zawodnikami. Nie mogę walczyć ze słabszymi od siebie. Muszę walczyć z chłopakami, którzy są lepsi ode mnie. Żebym ja się wtedy uczył i pokazał, że mam charakter wojownika i że mogę walczyć też w MMA. Okay, dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Ludzie wstają.